Dzisiaj jestem w Dolinie Śmierci. Jestem już w Kalifornii. Przyjechałem z Vegas. Jest tutaj około 2 godziny drogi. A tutaj jest widok z punktu Dante's View. Jestem na wysokości około 1450 metrów. A tam na dole jest minus 85 metrów. Jest tam takie słone jezioro. Tam. Albo było wspomniane, okresowo jest. I tam się dzisiaj wybiegłem. Widoki są obłędne. Naprawdę. W czasie epoki lodowcowej było tu jezioro, jak przeczytałem. Tak to wygląda, mniej więcej. Po drugiej stronie tam widzicie jest śnieg, wysokie góry. Tu po przeciwnej stronie też tam widać śnieg. To są góry, które są koło Colorado, gdzie są wyciągi narciarskie. Nie koło Colorado, tylko koło Las Vegas. Tutaj jeszcze to jest taki park, dojeżdża się do tego punktu. Widoki są obłędne po prostu. Obłędne. Nie wiem, czy to widać na tym filmie. Ale naprawdę jest to coś niesamowitego. Tak napisane, że okno świata, ponieważ doskonale widać stąd przy jasności, przy przejrzystości powietrza, doskonale stąd widać i przestrzeń na dole i przestrzeń, która się nieboską, która jest nad nami. Także przejdę jeszcze. Troszeczkę zejdę. Tory są i przepaść, tak? A tam można jeszcze maszerować wyżej. A tu jest ten parking, na który przyjechałem. Pokażę wam, jaką drogą. Wjazd tutaj kosztuje. Na terenie parku i są takie parkometry jakby. Kartą kredytową tylko można zapłacić. Chodzi o 25 dolarów. Taki bilet, który my się samemu wybiera. A tutaj tą drogą przyjechałem właśnie. Tu, tak. Tam jest ta droga. Czyli po prostu wspiąłem się wysoko. Jest tu stosunkowo zimno. Wspięcie tu na górę. Jeszcze wyciągnę niestety. Ponieważ jesteśmy tu na szczycie pasma górskiego, które jest nad właśnie Doliną Śmierci. Się na dole tej doliny, w tym solnym zagłębieniu, które tam jest, które widać jak jest, jak są, jak tutaj nawet z góry widać te białe. To jest właśnie sól ze słonego jeziora, które kiedyś tu było, tam daleko, w tamtą stronę jest ta dolina, także tam się wybieram dzisiaj i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Trzymajcie się.